Och, Sam, jaki cudowny dzień. Zero alarmów, zero zgłoszeń, że gdzieś coś się stało. Można tak pracować. Szefie, a nie uważasz, że jest troszkę nudno? Nudno? Dobrze, że jest nudno. Wtedy człowiek odpoczywa. Ja to tak nie lubię. Ja wolę, jak coś się dzieje. Gdzieś coś pomóc, gdzieś coś zgasić. Lepsze to niż siedzieć i nic nie robić. Ach, Sam, lepiej nie kracz, bo zaraz ktoś nas gdzieś zawoła. Po prostu korzystaj i odpoczywaj. Ja usiedzieć nie mogę, ale dobrze, szefie. Spróbuję odpocząć. Szefie, jak już mamy tak odpoczywać, to może coś byśmy zjedli? Może kupisz nam coś dobrego w sklepie? Proszę ciebie, pojedziesz, co? Ja tutaj będę pilnował wszystkiego. Tak zwykle to bym powiedział nie. Dałbym ci rozkaz i ty byś pojechał, ale zgodzę się. Niech ci będzie. Pojadę. Och, ciekawe, co szef nam dobrego przywiezie. No niemożliwe. Sam wykrakał. Och, to mam teraz. O nie, chciałem odpoczywać. Nie wiem o co chodzi. Sam tego nie naprawię. Muszę zadzwonić po holownika. Jakoś długo nie ma tego szefa. Już dawno powinien być. Szkoda, że nie wziął komórki, tak bym do niego zadzwonił. Ileż ja jeszcze tutaj mam czekać? Kiedy przyjedzie ten holownik? Ach, ten Sam wymyślił. Sam nie naprawię. Kiedy przyjedzie ten holownik wreszcie? Nie wiem, o co chodzi. Kiedy on wróci? Zaczynam się troszkę martwić, no i w brzuszku mi zaczyna burczeć. Ach, wysłać szefa do sklepu. Ach, posłuchać się strażaka Sama. O, jedzie holownik. Tutaj jestem. Tutaj proszę. Pip, 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 pip. Witam. Taka nietypowa sytuacja. Popsuła się pana straż pożarna? Tak, jak pan widzi. Proszę mnie odholować do bazy. Dobrze, niech pan wsiądzie do mojej kabiny. Pip, pip, pip. He? Co ja tam widzę? Holują naszą straż pożarną? O, szef chyba będzie na mnie zły, że miałem taki pomysł. Dziękuję bardzo za pomoc. Szefie, popsuła się straż pożarna, tak? Po drodze, tak? Co się stało? Powiedz mi. Jak widzisz, odholowali mnie i przywieźli tutaj, jak widziałeś. Popsuła się, tak, ale to wszystko przez ciebie. Przecież to nie moja wina, że się straż pożarna popsuła. No wiem, że to był mój pomysł, żebyś jechał do sklepu, ale to nie jest moja wina. No wiem, ale tak sobie przez chwilę myślałem, że wykrakałeś, że było nudno. I musiało coś się akurat stać. Okej, zrobimy tak. Następnym razem ja polecę helikopterem do sklepu.